Pan Leszek Pisz, jeden z twórców sukcesów Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, bo ćwierćfinał za taki sukces należy uznać. Często pan wraca do tamtych chwil? To znaczy podczas takich spotkań jak teraz w Starogardzie, wiadomo, spotkanie z kolegami, nieraz wspominamy właśnie te miłe chwile, które nas spotkały, gdzie mieliśmy szczęście po prostu grać na tak wysokim szczeblu. No właśnie, moje spostrzeżenia są takie, że chyba sukces cementuje drużynę, że spotykacie się dalej, gracie razem w piłkę. No na pewno tak jest i właśnie przy takich okazjach, gdzie są jakieś uroczystości, bardzo chętnie spotykamy się razem, lubimy, przyjaźnimy i to wydaje mi się idzie w bardzo dobrym kierunku. Dzwonicie do siebie, spotykacie się przy innych okazjach? Telefony, że tak powiem, są cały czas rozgrzane, spotykamy się, jest miło. Słyszałem, że jak przyjeżdża pan do Warszawy, nie płaci pan za taksówki. Ma pan jakieś inne przywileje przyjeżdżając do stolicy? To znaczy, no, często się zdarza właśnie, że tak jest. Ludzie pamiętają te sukcesy. Ludzie pamiętają, poznają jeszcze, jakby nie było już starszych ludzi i to jest naprawdę, naprawdę miłe. My mamy też swoją legendę w Legii Warszawa, tak jak pan. Kazimierz Dejna, Leszek Pisz słynęli z strzału dystansu, z rzutów wolnych. Chyba trzeba dużo pracować nad tym, że ten element sztuki piłkarskiej wypracować w taki sposób. No na pewno, na pewno. Duże ilości potu, że tak powiem, wylane, nogi zmęczone, no ale żeby do czegoś dojść, to naprawdę trzeba wykonać ciężką, morderczą pracę. Kazimierz Dejna zawsze powtarzał, że z tego co czytałem oczywiście, że trzeba uderzać w odpowiedni, powiedzmy, fragment piłki, żeby ona tam gdzieś trafiała w to miejsce, gdzie trzeba. Pan też miał takie miejsce? No na pewno tak, ale tak jak wcześniej powiedziałem, jest to duży ogrom pracy i duża, że tak powiem, powtarzalność tej czynności, żeby dojść do jakiejś tam, może nie w pełni, ale do perfekcji. Grając w Legii w tamtym okresie, o którym mówimy, czyli Liga Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów, czuł pan wówczas też taką aurę, atmosferę, tą legendę Dejny? To znaczy na Legii zawsze czuć jest to, bo jakby nie było, to kibice pamiętają o tym zawodniku, o tym człowieku i cały czas jest, można powiedzieć, na trybunach Legii. Jaka była pana najważniejsza, dla pana oczywiście, bramka, grając w Legii? To znaczy, tak jak prasa opisuje, no na pewno ta bramka w Göteborgu, gdzie dała nam szansę i nadzieję to, że będziemy grać w Lidze Mistrzów, a w zasadzie ogólnie rzecz biorąc, to każda jedna, którą strzeliłem w barwach Legii, z każdej jednej się cieszę i nieważne, czy to była bramka ładna, czy mniej ładna. Ważne, że trafiała piłka do siatki. Przez te strzały, przez te bramki stał się pan też legendą Legii. Także legendą Kawali, do której pan przeszedł. Został pan sportowcem 40-lecia, to chyba miłe było. No na pewno, na pewno i to akurat tak się złożyło, że nie tylko jeżeli chodzi o piłkarzy, a o wszystkie dyscypliny sportu, także naprawdę to było miłe i jak na obcokrajowca to takie fajne i sympatyczne osiągnięcie. W PAOK-a Salonik już nie było tak różowo. To znaczy w PAOK-u zaczynałem i akurat ja jako lewy obrońca nie widziałem się w tej roli, musiałem po prostu zrezygnować. Leszek Pisz lewym obrońcą, to chyba nikt by na to nie wpadł. No ja szczerze powiedziawszy też na to nie wpadłem, akurat trenerem był Szwed, tak mnie widział w tej roli, akurat mylił się. W reprezentacji Polski, pomimo wielkiego talentu, jaki pan miał, nie zaistniał pan na tyle, co ten talent pozwalał. Dlaczego? No trudno powiedzieć, w każdym razie tak jak zawsze mówiłem, piłkarz dąży do jakiegoś celu od lat najmłodszych. Akurat po tych szczebelkach wszędzie się, że tak powiem, wspinałem. Chciałem zagrać w pierwszej lidze, zagrałem. Chciałem zagrać w pucharach, zagrałem. Chciałem zagrać w reprezentacji, czy to młodzieżowej, czy pierwszej, również zagrałem. To także marzenia się spełniają, a nie ma co dużo mówić. Każdy gdzieś tam coś jeszcze mógł poprawić. Akurat w reprezentacji nie wyszło mi tak, jak bym sobie tego życzył, tak jak gra w klubie. Być może w klubie, że tak powiem, zgrana paczka robiła dużo więcej niż po prostu zbiórka zawodników w reprezentacji. Także być może więcej
mogłem osiągnąć reprezentacji. Nie zdarzyło się tak, nie żałuję, tak jak wcześniej powiedziałem. Mam tą przyjemność, że w reprezentacji Polski zagrałem, że słyszałem Mazurka Dąbrowskiego, także jest to również dla mnie miłe. Czyli z perspektywy czasu nic by pan nie zmienił w swojej karierze? Jakichś błędów by nie uniknął? No trudno powiedzieć. Błędy każdy popełnia. Również i ja popełniałem. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc nie mam się aż tak bardzo czego wstydzić i jeżeli będę miał wnuka czy wnuczkę, mogę im spokojnie powiedzieć, że grałem tak, a nie inaczej, na takim, a nie innym poziomie. W tamtym czasie, kiedy wygraliście, ale myślę, że to było powszechne, jakiś taki trend, drużyna integrowała się w różny sposób. Było takie bardziej życie i towarzyskie, chodziliście na piwo. Czy to nie przeszkadzało, bo tak z perspektywy czasu, bo ja wiem, jak teraz podchodzą zawodowo piłkarze, czy to nie przeszkadzało w osiągnięciu lepszych wyników? To znaczy widać po wynikach, że po prostu nie przeszkadzało. Wychodziliśmy z tego założenia, że po meczu jest najpierw spotkanie z kolegami z boiska i omówienie meczu i już rozmowa na temat przyszłego meczu, a dopiero później były wizyty w domu do rodziny. Bardzo często spotkaliśmy się z rodzinami w ogóle na jakichś różnego rodzaju piknikach i tak dalej. I również tam tylko i wyłącznie był temat piłki. Także z przebiegu tych wydarzeń wydaje mi się, że robiliśmy to dobrze, bo wyniki świadczą o tym. Wówczas można powiedzieć, że jeden za wszystkich za jednego chyba i jeden by wskoczył za drugim w ogień. No, w tamtych czasach tak było. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, integracja była i to można powiedzieć 80-90% zespołu. Także wyniki mówią same za siebie, że jednak grupa złożona z iluś tam zawodników musi się trzymać razem, żeby po prostu te wyniki osiągać, żeby po prostu każdy wiedział, co na kogo stać. I myśmy tak robili po prostu i tak wyszło jak ani inaczej. I Ligi Mistrzów nie mamy już 20 rok, z czego bardzo żałujemy. Przyjeżdża pan na mecze Legii obejrzeć, jak teraz grają chłopacy? Tak, zdarza mi się, chociaż odległość, która dzieli mnie między Dębicą a Warszawą, to nie pozwala na, że tak powiem, co dwutygodniowe wizyty w Warszawie, ale ważniejsze mecze zawsze oglądam. Czyli są jakieś spostrzeżenia pana? Czym się różni pana Legia z tą Legią, która jest w tej chwili? Oczywiście pomijmy sukcesy. No, jakby nie było, to już jest tyle lat do tyłu, że teraz troszeczkę inaczej jest, troszeczkę inaczej grają. Wszystko się zmieniło, łącznie ze stadionem. Także nie wiem, czego po prostu brakuje zawodnikom, żeby nie osiągać jakichś sukcesów na miarę właśnie pucharów Ligi Mistrzów, bo jakby nie było, to mają wszystko, tylko brakuje wisienki na torcie awansu do Ligi Mistrzów. Jak wyglądała szatnia z tej ekipy z Ligi Mistrzów? Chyba nie było łatwo dla nowego zawodnika, który wchodził do tej szatni. Było dużo osobowości. No to znaczy, jeżeli chodzi o moją osobę, ja wchodząc do szatni Legii w pierwszych moich dniach, to wchodziłem, można powiedzieć, do szatni reprezentacji Polski. Także w Legii, można powiedzieć, wszyscy byli reprezentantami Polski. Także nie było mi łatwo, ale upór, determinacja z mojej strony nie pozwoliła mi na to, żeby tą szatnię szybko opuścić. Także mówiąc kolokwialnie, załapałem się do tej ekipy i po prostu tam zostałem na długie lata. Jak ta szatnia rzeczywiście wyglądała? Mówię pod względem charakteru. Kto tam prym wiódł? No tam większość zawodników wiodło prym, bo jakby nie było, tak jak wcześniej mówiliśmy, była tam cała reprezentacja Polski, także jeżeli chodzi o mnie, to ja do każdego jednego miałem szacunek i po prostu wiedziałem, że jestem nowy, że jestem młody i musiałem po prostu robić wszystko, żeby po prostu może nie tyle przypodobać się, co na boisku przekonać do siebie starszych kolegów, że należy mi się to miejsce w tej szatni. Właśnie postawą na boisku chyba się właśnie tą pozycję buduje w szatni. Tak jak Kazimierz Dajna, tak pan podobnie.
No i tak się złożyło, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Jaka najzabawniejsza historia przytrafiła panu się, będąc w Legii, grając z chłopakami? Historii było tak wiele. Ja bym poprosił o szatni może. No, w szatni, obozy. W szatni zgrupowania to jest normalne, jeżeli spotyka się tylu chłopów w jednym miejscu, to zawsze są różnego rodzaju zabawne historie. Już było tyle razy to powiedziane, że nawet nie chciałbym powtarzać się, czy to Jóźwiak robił numery, czy to ja robiłem numery, także no było ciekawie. Było ciekawie i wesoło. Z pana nazwiskiem łączy się pewna anegdota. Nie wie, o co chodzi. Nie wiem, czy chodzi o to, jak odezwała się do mnie pani z magazynu, tak? No to już mogę zdementować to, bo już niejednokrotnie mówiłem. Akurat takiego czegoś nie było, to któryś z zawodników czy z działaczy sobie wymyślił, że coś takiego było. Ja w każdym razie zawsze się przedstawiam, najpierw z imienia, potem z nazwiska. No dobrze, czyli tam zawsze jakąś tam budują dodatkową teorię chłopacy pewnie. Może to był dowcip. Jest pan na co dzień, mieszka pan w Dębicy. Dlaczego nie wybrał pan Warszawy? Są środki lokomocji, do Warszawy zawsze można przyjechać. Ja mieszkam sobie w Dębicy. Jest to troszeczkę mniejsze miasto, troszeczkę więcej spokoju. Stamtąd pochodzę, tam mam stamtąd całą rodzinę, także postanowiliśmy wrócić na stare śmieci. Czyli można powiedzieć taki lokalny patriota. No można tak powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.